Gotowy jest już projekt budżetu miasta na 2015 rok. Dochody planowane są na poziomie 934 884 tysięcy złotych. Wydatki natomiast sięgną 944 milionów złotych 611 tysięcy. To budżet dużego zrównoważenia i też budżet, który cały czas ma bardzo duży poziom inwestycji. Ponad 125 milionów złotych w inwestycjach w przyszłym roku, który nie kryje, będzie pewnego rodzaju martwym rokiem, przede wszystkim w obszarze pieniędzy europejskich, nowych konkursów, bo to już wszystko na to wskazuje, że dopiero w przyszłym roku, w drugiej połowie, będziemy mogli liczyć na poważniejsze pieniądze europejskie. Jak podkreśla prezydent Kosztowniak, deficyt budżetowy wyniesie 9 727 000 zł. Zadłużenie miasta zostanie utrzymane na obecnym poziomie, wynoszącym 430 milionów złotych, a więc zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie, niższym niż w wielu miastach, z którymi się na ogół porównujemy. Jesteśmy jednym z tych miast, które ma najbardziej, czy jedną z najbardziej stabilnych w ogóle sytuacji finansowych. Pomimo to, że mamy 43% zadłużenia na dzień dzisiejszy, na koniec roku tego, to też pragnę przypomnieć, że są miasta, które mają to zadłużenie na poziomie 100% nawet. Miasta, do których często się sami odnosimy, porównując Kielce, Lublin i wiele innych miast, Częstochowa, już nie wspomnę o tym mieście, którym jest najbardziej zadłużony dzisiaj Toruń, to są mniej więcej wartości 60%, więc sytuacja w zakresie wydatkowania pieniędzy jest bardzo bezpieczna. Publicznymi pieniędzmi gospodarujemy bardzo starannie i oszczędnie. Jeżeli w ogóle pożyczamy pieniądze w Radomiu, to pożyczamy je tylko i wyłącznie w sferze inwestycyjnej. Nie pożyczamy pieniędzy na przejadanie, najprościej mówiąc, nie pożyczamy na to, aby obsługiwać nas jako różnego rodzaju administracje, ale pożyczamy tylko i wyłącznie te pieniądze po to, aby móc wkładać w inwestycje, a w konsekwencji móc rozwijać nasze miasto. W projekcie budżetu na przyszły rok 125 milionów złotych zarezerwowano na inwestycje. Największe zaplanowane inwestycje to przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12, przebudowa ulicy Młodzianowskiej, budowa przedłużenia ulicy Mieszka I, trasa NS czy rozbudowa ulicy Lekarskiej i Tochtermana. Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła rację Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w sporze z jednym z byłych wykonawców przebudowy ulicy Żółkiewskiego. Firma ta zakwestionowała przed KIO część zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia z nowego przetargu na budowę wiaduktów oraz zażądała zmiany treści tego dokumentu. W ramach tego postępowania już drugiego, jeden z byłych wykonawców odwołał się od specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podnosząc trzy argumenty. Jeden z argumentów dotyczył w tym momencie sposobu wyliczenia robót już wykonanych. Drugi argument, czy też sprzeciw, dotyczył w tym momencie sposobu przedstawienia dokumentacji projektowej, która została załączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc do całego postępowania. I trzeci, najważniejszy tak naprawdę, to żądano usunięcia zapisów z programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego organizacji ruchu na etapie robót właśnie budowlanych. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła wszystkie argumenty byłego wykonawcy. W ramach tego postępowania Krajowa Izba Odwoławcza, a więc organ wyrokujący w ramach spraw dotyczących Urzędu Zamówień Publicznych, określił w tym momencie swoje stanowisko, że odrzuca wszelkie trzy sprzeciwy, a więc wszystkie te trzy argumenty, które zostały wytoczone przez przeciwników, zostały w 100% obalone, a jednocześnie potwierdza nasze stanowisko, a więc stanowisko Gminy Miasta Radomia, dotyczące tego, że w sposób prawidłowy zostały sporządzone dokumenty i wskazanie ulic do objazdów wraz z wykonaniem nakładek, czyli wzmocnień nawierzchni, jest jak najbardziej prawidłowe. Jak podkreśla dyrektor Tkaczyk, dla MZDiK najważniejsze jest jednak uzasadnienie KIO związane z kwestią wykonania nakładek na drogach objazdowych. Były wykonawca wielokrotnie w ostatnich miesiącach publicznie podnosił, że jest w stanie zrealizować całą inwestycję bez zamykania Żółkiewskiego. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza natomiast jednoznacznie, że prowadzenie ruchu przez całą inwestycję po ulicy Żółkiewskiego uniemożliwiałoby praktycznie dokonanie jej odbioru i przekazanie do użytku. KIO zwraca także uwagę na kwestię finansowania budowy węzła drogowego nad torami przy wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej, co, jak podkreślił przewodniczący składu orzekającego, nakłada reżim dotrzymania terminu. MZDiK czeka obecnie na oferty firm zainteresowanych budową wiaduktów na ulicy Żółkiewskiego. Ich otwarcie planowane jest na 3 grudnia. W tej chwili ograniczyliśmy troszeczkę zakres prac, czyli skupiamy się tylko i wyłącznie na obiektach mostowych, a więc połączenie od ulicy Zbrowskiego
same dwa obiekty mostowe i połączenie z istniejącą jezdnią ulicy Żółkiewskiego w kierunku ronda księdza Popiełuszki. Nowy węzeł drogowy u zbiegu Żółkiewskiego i linii kolejowej Warszawa-Kraków powinien być gotowy w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy, nie później jednak niż do końca przyszłego roku. Radom wdrożył pionierski dla sektora publicznego projekt związany z dostarczeniem bezpłatnego szerokopasmowego internetu dla 1500 gospodarstw domowych na terenie miasta. Władze miasta podsumowują projekt Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w ramach którego powstała sieć LTE. Realizowaliśmy, czy też zrealizowaliśmy projekt, szanowni państwo, największy w naszym kraju, to jest godne podkreślenia. I też z tego, co słyszałem, jeden z największych w Europie projektów, który jest adresowany wprost jako projekt niekomercyjny, nieadresowany, czy też nie wytworzony przez firmy komercyjne, a został wytworzony na potrzeby bezpłatnego dostępu do internetu przez społeczności poszczególnych miast, miejscowości. Szalenie nas to cieszy, bo z jednej strony możemy zrobić coś bardzo dużego, pokazujemy, że jesteśmy miastem nowoczesnym, ale też mamy przyjemność współpracy z najlepszymi firmami. Projekt Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do internetu. Zapewnia dostęp do zasobów edukacyjnych, usług i aplikacji internetowych osobom mniej zamożnym oraz niepełnosprawnym, którzy stanowią około 70% jego beneficjentów. Stworzyliśmy, szanowni państwo, kręgosłup dla funkcjonowania miasta inteligentnego w oparciu, myślę tutaj o usługi internetowe, dla bardzo wielu jednostek, w tym również wszystkich jednostek miejskich, spółek i tego całego zaplecza funkcjonowania naszego miasta. Na tym się będziemy opierać w najbliższych latach i tu chcemy być również liderem, tak jak dzisiaj jesteśmy liderem w sensie wielkości projektu i jego, śmiem powiedzieć, złożoności i praktyczności w kolejnych latach. Na projekt, którego wartość przekracza 10 milionów złotych, Urząd Miejski pozyskał pełne finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt, który został tu wybudowany dzięki miastu, dzięki dobremu wsparciu technologicznemu od strony właśnie miasta i również partnera, naprawdę jest światowej klasy. I to nie tylko to, że został on wybudowany w mieście, które jest powyżej 200 tysięcy mieszkańców, gdzie wybudowanie projektu LTE w wysokich częstotliwościach jest dosyć trudne, ale jest to naprawdę duży projekt również pod względem przyłączonych terminali abonenckich, użytkowników końcowych, gospodarstw końcowych, dlatego że jest ich liczba nie 100, nie 200, a 1500. W przyszłości, to znaczy po zakończeniu projektu, dzięki sieci LTE wybudowanej przez wyłonioną w drodze przetargu firmę Huawei, możliwe będzie usprawnienie obiegu informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi czy monitoringu miejskiego przy jednoczesnym redukowaniu kosztów administracyjnych. Powstała infrastruktura ma dawać możliwość uruchamiania usług charakterystycznych dla miast inteligentnych, gdzie obywatel i placówki pożytku publicznego tworzą swoistą strukturę, w której zawsze aktualna informacja wymieniana jest bez przeszkód, a dostęp do niej swobodny. W ten sposób zbudowana w Radomiu sieć LTE stanie się częścią tak zwanego inteligentnego miasta. Budując taki kręgosłup, można liczyć na to, że w przyszłości ten kręgosłup będzie wzbogacany o usługi, które będą rozbudowywały to miasto. I dziś środki unijne, które w 100% zostały przeznaczone na ten projekt, będą dalej mogły właśnie rozwijać infrastrukturę informatyczną, bez której żadne nowoczesne miasto, a pamiętajmy, hasło Radom, siła w precyzji, siła w innowacji, bym powiedział, to nie jest hasło puste. Znaczenie projektu realizowanego przez Urząd Miejski na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym docenione zostało przez Fundację Widzialni, która przekazała symboliczne statuetki prezydentowi miasta oraz odpowiedzialnemu za wdrożenie projektu dyrektorowi Wydziału Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim Marcinowi Majewskiemu. Zintegrowany system zarządzania oświatą już działa. To największy projekt, jaki dotychczas był w Radomiu realizowany. Obejmuje on swoim zasięgiem 40 tysięcy dzieci i młodzieży, 97 placówek edukacyjnych oraz Urząd Miejski. Jeśli uwzględnić rodziców, którzy będą mogli korzystać z systemu, to otrzymujemy sięgającą 100 tysięcy liczbę osób, które będą z nim miały do czynienia. Radom jest pierwszym miastem w Polsce, który wprowadził zintegrowany system zarządzania oświatą na taką skalę we wszystkich jednostkach oświatowych w mieście. Rodzice
mogą mieć coraz więcej aplikacji takich, które na bieżąco przekazują informacje o swoich pociechach, ale też i pomaga nam to bardzo w pracy w odniesieniu do relacji z Urzędem Miejskim, z Wydziałem Edukacji. I myślę, że to jest taka tendencja, która po prostu będzie obowiązywać coraz mocniej na świecie. Obowiązuje ona dzisiaj w bardzo wielu państwach. Coraz więcej korzystamy z informacji przenoszących wprost drogą internetową. Dyrektorzy szkół są bardzo zadowoleni. Wprowadzenie systemu znacznie ułatwiło im pracę. W szkole to zdecydowanie ułatwia kontrolę, nadzór pedagogiczny cały oraz sprawy dotyczące organizacji, planu zajęć, a także sprawy dotyczące finansów, księgowości, inwentarza i jeszcze wiele innych aplikacji, które tutaj musiałbym bardzo długo wymieniać. W rzeczywistości razem wzgrany w taki system jak zintegrowany system zarządzania oświatą w Radomiu daje wiele możliwości, wiele korzyści. Zintegrowany system zarządzania oświatą to nie tylko elektroniczny nabór i elektroniczne dzienniki, to także prowadzenie elektronicznej księgowości, pozwalające na wgląd w finanse oświaty i strukturę zatrudnienia z poziomu Wydziału Budżetu i Wydziału Edukacji. Będzie to pełna elektroniczna księgowość, więc ona daje tak naprawdę nam możliwość w każdej chwili dostępu do informacji o zaangażowaniu środków, o zawartych umowach, a również o potrzebach finansowych i brakach finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych. Ten system to pierwszy element zarządzania miastem jako korporacją. Pozwoli na tańsze, a na pewno lepsze zarządzanie tym bardzo istotnym obszarem, jaki stanowi oświata. System radomski jest jednym takim, z jednej strony największym, jeżeli patrzymy na zakres jednorazowo wdrażanych aplikacji, jednorazowo wdrażanych systemów. Jest wyjątkowy także dlatego, że realizuje go konsorcjum firm, które często, a właściwie zawsze są konkurencyjne ze sobą na rynku. I jest także wyjątkowy, i to jest naprawdę taka szczera opinia, ze względu na wsparcie, które jest ze wszystkich stron i także na wsparcie, które jest w szkołach. Oprogramowanie zapewniające obsługę zintegrowanego systemu zarządzania oświatą na terenie gminy miasta Radomia dostarczyło konsorcjum firm Vulcan i Librus. Zakończyła się przebudowa ulicy Starowiejskiej na radomskich Żakowicach. Droga ta łączy dwie ruchliwe ulice, Wierzbicką i Limanowskiego. Ulica Starowiejska ma długość około kilometra, jest to ulica łącząca dwie inne ulice, Limanowskiego i Wierzbicką. Wcześniej była to droga gruntowa, zmieniło się tu absolutnie wszystko. Tą drogę przebudowaliśmy od podstaw. Najpierw powstała cała infrastruktura podziemna, potem powstała nowa jezdnia, nowe chodniki, jest tu także oświetlenie LED-owe. Pracę na Starowiejskiej prowadziła warszawska firma Skanska. Ich koszt wyniósł 1 980 000 zł. Połowa to dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dodatkowo jeszcze tę drogę przebudowywaliśmy we współpracy finansowej z firmą Radwag oraz we współpracy z mieszkańcami. Miejska Lecznica otrzymała 155 tysięcy złotych dofinansowania do zakupu nowego aparatu USG z opcją doplerowską do badania naczyń obwodowych. To jest znakomity sprzęt USG, który pozwoli diagnozować naczynia obwodowe. To USG będzie przede wszystkim służyło pacjentom korzystającym z usług oddziału chirurgii naczyń. Radomski Szpital Specjalistyczny znalazł się w gronie 10 placówek, które otrzymały z Ministerstwa Zdrowia dofinansowanie na zakup USG. W ramach programu zdrowotnego Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013-2016 POLCARD. Myślę, że to pozwoli naprawdę znakomicie diagnozować zmiany naczyniowe i tutaj szczególnie pacjenci chorzy na cukrzycę, u których następują właśnie takie bardzo niebezpieczne zmiany, mogą liczyć na to, że już niedługo będą bardzo dobrze diagnozowani przez nasz oddział. Szpital już ogłosił przetarg na zakup urządzenia. Będzie ono wykorzystywane do diagnostyki w trakcie zabiegów przeprowadzanych w pracowni terapii wewnątrznaczyniowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W Radomiu jest ponad 40 km ścieżek rowerowych. Według planów miasta w ciągu kilku najbliższych lat ma powstać kolejnych 40 km dróg dla rowerów. W sumie do końca 2018 roku ma być ponad 80 km ścieżek rowerowych. Które, szanowni państwo, doprowadzą do połączenia nie tylko i wyłącznie samych dzielnic, ale też i pozostałej części miasta. Ideą stworzenia całego systemu ścieżek rowerowych przyświeca nam jedna idea. Z jednej strony połączeń wokół poszczególnych dzielnic, to jest również połączenie miejsc
najbardziej istotnych dla nas w sensie rekreacyjnym, obok codziennego korzystania z roweru, istotą jest również, Szanowni Państwo, połączenie tych ścieżek rowerowych z miejscami, które są najbardziej atrakcyjne w naszym mieście. Plan rozbudowy ścieżek przygotowany został przez MZDiK i obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz prowadzenie innych udogodnień dla rowerzystów. Jak informuje Kamil Tkaczyk, już wkrótce rozpoczną się konsultacje dotyczące planu wprowadzenia usprawnień w komunikacji rowerowej w Radomiu w latach 2015-2018. Będziemy z całą pieczołowitością rozpatrywali wszelkie propozycje, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że gdzieniegdzie naprawdę niewielkim kosztem można dokonać znacznego usprawnienia, którego my akurat jako urzędnicy po prostu w tej chwili nie widzieliśmy. Natomiast z miłą chęcią to zrobimy, dlatego że widzimy zasadność, żeby jednak obniżyć chociażby same przejścia, które pozwalają nam na sprawniejsze komunikowanie się i również pozwalają osobom starszym korzystać w pełni z tego, co zostało przygotowane jako oferta chociażby w parkach. Konsultacje trwać będą od 10 grudnia do 15 stycznia. To wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.